Chciałbym powrócić do czasów kiedy oglądałem bajki Niepotrzebny był nam browar, butka jointy albo fajki Wystarczył nam telewizor i leciało Scooby Doo, Scooby Doobie Doobie Do, Scooby Cześć, cześć, tutaj Eski, witam Was z powrotem na moim kanale, a dzisiaj uwaga, uwaga, tworzymy postacie z bajki Scooby-Doo. Będziemy to robić bez modów, co dodatkowo utrudnia to zadanie. I chciałabym Was też powitać w maratonie, w początku maratonu na 5000 subów, za które Wam mega, mega dziękuję. Oby tak dalej, obyśmy się pili tylko wyżej. Więc od teraz co dwie godziny będzie filmik do 20:00, czyli dzisiaj będzie aż 5 filmików. Ale nie przedłużając, zacznijmy tworzyć nasze postacie. Więc na początek bym chciała stworzyć Freda. Więc rozbierzmy sobie potencjalnego Freda. No i te wszystkie postacie są tam dość blade, ale mi wszystkie nie wiem. Nie chciałabym im chyba robić takich samych karnacji. Także jak według mnie wyglądałby Fred jako taki normalny człowiek? Na pewno ma jakąś super Taką, wiecie, żuchwę, i wszystko. Jest takim mężczyzną, po prostu. No nie wiem, jak to lepiej ująć. Taki męski chłop jest. Jeśli chodzi o ich kolory oczu, na pewno w jakichś nowszych bajkach z tej serii oni mają jakieś tam kolory, ale w takich starych, którymi ja się inspiruję, oni mieli po prostu czarne kółka, więc e, po prostu sobie dość mocno domyślę, jakie mają kolor oczu. No, generalnie Fred pasuje mi na takiego, co ma ciemne oczy, do tych swoich blond włosów. On ma te włosy takie trochę ulizane, ale ma je też dłuższe. Jeśli chodzi o jego ubiór, no to ma białą bluzkę z taką pomarańczową wstążeczką, ale z tym będzie problem, aby znaleźć, więc po prostu zostańmy przy białej bluzce. Ma mega jasne niebieskie portki oraz brązowe buciki. Jeśli chodzi o jego cechy, jak dla mnie, na pewno jest bardzo aktywny, bo on no, ma ską siłę, aby łapać tych oprychów. Jest dość porywczy i wygląda mi na perfekcjonista. Więc myślę, że jego aspiracją byłoby zostanie sportowym świrem. Cywelma, du! Ona zawsze mi się wydawała z tymi pomarańczowymi ubraniami. Także w filmie z Covidu, gdzie grali prawdziwi aktorzy, no była chyba taka ruda. Więc ja bym bardzo chciała ją zrobić jako rudą laseczkę, taką dość bladą. No dobra, ona ma krótkie te włosy, ma je rudę jak najbardziej, więc jakieś z krótkich trzeba by było jej wziąć. I ma grzywkę! Więc, jakby nie patrzeć, te włosy by mi do niej pasowały. Tu wydaje mi się, że ona by miała taki fajny czabi, taki grubiutki nosek. Ona ma y, swoje jakieś okularki, co nie? Więc, no, trzeba by jej jakieś takie dać. O! Ona ma te swoje sweterki, więc poszukamy tu sweterka. Szkoda, że nie ma pomarańczowego, ale jest taki. O nie, najgorzej, a z tego jest pomarańczowy jakiś? Czemu nie ma pomarańczowych swetrów? O, tu jest, patrzcie, idealnie! Trafiło nam się coś. Dobra, ona ma spódnicę, tego ma też czerwone buty i do tego, no ile ona ma tu detali, ma takie podkolanówki pomarańczowe. No bo te by były idealne na nią, co nie? Więc myślę, że tak ją zostawimy. No, jakby welma sama w sobie, zobaczcie. Nie wiem, co jej jeszcze dać, tak szczerze mówiąc. Więc dam jej, że jest śmiała. Coś z nauką, z wiedzą jej damy. Mózgowca. Tutaj sobie zrobimy kudła tego. Almową za chłopku. Kudłaty, generalnie, no mega chudy on jest, nie? Mamy taki przestraszony, lekko zmartwiony wyraz twarzy. Mm, jeśli chodzi o jego włosy, on ma takie nieokiełznane. No w końcu to jest kudłaty. Wpadającym w ciemny blond, jakiś może coś takiego. Dobra, no musi mieć taką, niestety, no bo lepszych wyborów to my tu za bardzo nie mamy. On ma takie czerwonawe spodnie, ale nie takie kolory welmy, tylko on ma takie. Ciemniejsze te rzeczy. No, coś takiego. I do tego czarne butki No, i jak dla mnie to jest zrasowy, kudłaty gupek. E, gdzie to jest? Że on jest takim żarłoczkiem. Żarłok. I miłośnik psów, no bo ma skupiego na nie, więc on może mieć jedzenie. I przechodzimy do Dafne, słuchajcie. Na pewno długą włosę... Długą włosę? Długie włosy, ale ona ma za wstążką. To ta z wiejskiej sielanki by się nadała jak najbardziej. Tylko trzeba ją znaleźć. O, patrzcie, ona ma to fioletowe, ale no ciężko będzie... Ty, w sumie jest! Rude włosy i taka fioletowa wstążka. Jak to jest idealny, idealnie pod nią robiona. No i Dafne mi się wydaje taką... Piękni się trochę, nie? Tu ma już idealne oczka na start. Ona ma też tu swoją tą taką chustę, ale no jej nie zdobędziemy w Simsach bez modów. Więc spróbujmy jej tę sukienkę tu jakoś podarować. Fioletowa. Ona ma rajstopki i buty takie też na no, lekkim obcasie też fioletowawe. No i rajstopy musimy jeszcze znaleźć takie. Idealnie. No i został nam y, z Kubidą, ale jeszcze cechy dla dawne. Ona w ogóle jest taką trochę romantyczką i damę. Wygląda na schludną i na apitną. Sami miłość, bo ona tego Freda tam tak kocha i w ogóle. No i Scooby do. Scooby jest zdecydowanie większym pieskiem. Znamy sobie póki co takiego. Ogon ma długi jak najbardziej. No i tak, on jest jakiś taki no on jest brązowy. Ma też czarne łapy. Łapy, łaty. Co trzeba mu tu ładnie domalować? Ja artystką nie jestem, więc to też nie jest jakieś mega proste. I ma też łatkę na grzbiecie. Nos ma ogromny, ma czarny. I oczywiście ma swoją niebieską obruszkę. Nie zapominajmy o tym. On jest nerwowy. Żarłok. Ale jest też bardzo przyjazny. Chciałbym powrócić do czasów, kiedy oglądałem bajki. Niepotrzebny był nam browar, błyskawiczka, jointy albo fajki. Wystarczył nam telewizor i leciało zgubić tu, zgubić tu, du tu,